Waszyngton potępił tureckie testy rosyjskiego systemu rakietowego S-400. To może wpłynąć na relacje wojskowe USA-Turcja, podkreślał rzecznik Pentagonu. Departament Stanu USA zareagował po tym, jak Turcja w zeszłym tygodniu przeprowadziła pierwsze testy rosyjskiego systemu rakietowego. Nasze stanowisko zawsze było jasne i nie uległo zmianie. System operacyjny S-400 nie jest zgodny z zobowiązaniami podjętymi przez Turcję jako sojusznika Stanów Zjednoczonych i NATO. Takie testy mogą wpłynąć na relacje obronne obu państw, wskazuje rzecznik Pentagonu. Z kolei władze Turcji utrzymują, że nie mają obowiązku pytać o zgodę na testy. Prezydent Recep Erdoğan podkreśla, że testy będą kontynuowane. Swoje zaniepokojenie turecko-rosyjską współpracą wyraził też sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dla sojuszu ważne jest, by elementy obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej państw członkowskich były ze sobą kompatybilne i funkcjonowały w zintegrowanych ramach. W odpowiedzi na brak lojalności państwa NATO zawiesiły uczestnictwo Turcji w programie produkcji i wprowadzania do służby jednego z myśliwców najnowszej generacji.